Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w uszach. Dzwoni w imię tematu kolejny odcinek zagrajmy w Hitman Blood Money. Misja kolejna, zabójstwo kruka. Zapraszam do obejrzenia kastenki tejże misji. So you didn't get it. It was quite a blow. That witness possessed information about the Ortmeier files or their location. Ortmeier files? Dr. Ortmeier ran an underground cloning lab in Romania. We raided it as soon as we learned about it, but someone beat us to it. They'd ransacked the place, grabbed all the files, and killed everyone that worked there, even Ortmeier. But that was the least of our concerns. What do you mean? We did find some papers later. Enough to prove that Dr. Ortmeier created Mr. 47. No one else has successfully created a Class 1 human clone. Dr. Ortmeier literally wrote the book. And somebody stole it. Not just somebody. Where's the nurse? Whoa. Sorry. I don't like being dependent. Something as simple as lighting a damn cigar. It's just... I apologize. Could you... Of course. So, who stole the research? We found a surveillance tape. It clearly showed Mr. 47 killing the guards and snapping poor Dr. Ortmeier's neck. So 47 wanted to build his own clones? More likely, he wanted to sell the research to the highest bidder. It lit a fire under everyone's asses. We threw everything we had at him. It's all there. Także dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji z kastenki tej misji, między innymi to, że Hitman zabił swojego było nie było ojca. Oraz, że Hitman to rumuńskie dziecko. Rozpoczniemy tę misję bez żadnej broni, no bo komu to potrzebne. Dobrze, to ja może przedstawię, jak się jawi scenografia tej misji. Otóż mamy trójkę zabójców, których przed chwilą widzieliście na ekranie ładowania. Oni mają, muszą odabić polityka, jednak nie zrobią tego, dopóki nie dostaną zapłaty. Walizka, którą teraz widzicie na ekranie, zawiera diamenty. Właśnie tymi diamentami zabójcy mają zostać opłaceni. Jak tylko diamenty dotrą do głównego mózgu całej operacji, rozpoczną oni oczekiwanie na polityka i zabicie go. Musimy przede wszystkim na początek przechwycić te diamenty. Pozwoli nam to nie tylko zatrzymać cały ten proces zabijania polityka, ale także i poruszanie się bezproblemowo na większym obszarze misji. Ja tej misji nienawidzę, nie wiem czy to już mówiłem czy nie, ja tej misji nienawidzę, podchodzę do niej czwarty raz na nagrywaniu. Nienawidzę jej głównie z tego powodu. Masa ludzi, nie ludzi, nawet nie NPT, tylko bezmózgich tekstur, lemmingów, które ruszą tak jak skrypty, każą do przodu. Po prostu łatwo się tutaj albo zgubić, albo łatwo to tym wyuważonym, że też nam się stało. W poprzednim razem, jak wchodziłem w tym miejscu, właśnie ten kruk zniknął mi pola widzenia i nie mogłem go powstrzymać. Teraz już takiego błędu nie popełnię. Oj, coś tutaj teraz muszę coś powiedzieć śmiesznego, żeby nie było nudu. Czerwony kruk! Haha. Bardzo śmieszne. Drogi ludzie. Murzyny jakieś. Tam rudy mury się szedł, ja wiem. Dobra, nie ma. Dobra, si. Panie, ty nie powinieneś skręcić w tamtą uliczkę? On powinien... Patku, ty powinieneś tamtą uliczkę skręcić, żebym na cię mógł tam załatwić. Kapujesz? Już mi tutaj w lewo. Już mi w lewo skręcasz, już. O! I tak tu możemy rozmawiać. O, i poprawi właśnie w dniu polityka, którego mieliśmy załatwić. Siema! Masz problem?
Chciało się uciec, to o 37 nie uciekniesz. Ruszył. Świadkiem. Powiem tak, po tej misji dużym świadkiem to jest tutaj. Chociaż może powinienem go dać, bo on nie widział jak tego. Tego chciałem rozstrzygnąć. Może mam cię zabić to? A dobra, żyj, oszczędzić cierpienia. Co ja zrobił, że... Da fuck! Wyjmij jego ciało, wyjmij to, ja chcę się przebrać za niego. Zapomniałem się za niego przebrać. O! Oddaj moją walizkę, ty celu głupi. Fel. O! To ty! To ja cię mam zabić. Ale fajnie. Spotkanie czwartego stopnia. Idź. Brylanty schowajmy tutaj. Dobra, na tej misji już mnie zależy na niczym. Podchodzę do niej czwarty raz i chcę po prostu skończyć, nieważne. Jakim tym? Jaka to będzie ocena? Wszystko żyje, czy tak? Hitman. On już nie żyje, czy? Chodź. Chodź. Wojek Hitman się tobą zaopiekuje. Chodź tutaj będziemy bezpieczni. Tutaj nikt nas nie zauważy. Chodź. Dobra, nieważne. Ja ją zabiłem, czy jej nie zabiłem, bo ja nie wiem. Nie, chyba jej nie zabiłem. Wiesz, czy się kawka zabiłem, no. O. Teraz to zabiję. Okej. Weź powrotem lanty. Dzięki temu, że podnieśliśmy walkie-talkie, wiemy teraz, gdzie się ukrywa nasz zabójca. O, on jest w tym bazie. On się ukrywa w tym, albo w tym bazie, albo w tym, nie pamiętam. Każdy bar gra inną muzykę i dzięki właśnie walkie-talkie wiemy, w którym bazie on się ukrywa w chwili obecnej. Ja w tym misie grałem bardzo dawno temu, jak mówiłem w tej mojej nagrodzie. O, ciało znaleźli! Orient wielkie. Dlaczego, co ja mówię? A, że ja w tym misie nie grałem bardzo dawno, nie wiem dokładnie jak się do tych barów dostawałem. Czyli teraz popełnię jakąś gafę i błąd, to wybaczcie. To wygląda jakby trzeba się było dostać w ten sposób. Tutaj, tędy. O, tak. To chyba będzie prostszy niż myślałem. A on tylko obok. Ale to... Gdzie ja się dostałem? Dostałem się do tego baru, tylko że drogą... Kurwa, tak. A, policjant tak mnie się nie wpuścił. Okej, dobra, nie będzie. Tak, ja jestem w środku. A ty już jesteś w środku. O, tak. Alieta. Tu alieta. I tak, tu alieta, ja się muszę dostać. Tu się muszę wam. Muszę nie może zauważyć. Teoretycznie wszyscy stoją tyłem. Ale zapisać ten gry nie zaszkodzi. O, jak było. Debile, ślepoty ruskie, ha. Dobra, koniec tego śmiechu się, bo to to jest ten poziom, jeszcze bym trzeba wejść. Dobra, jak na razie idzie nawet gładko, chociaż tego policjanta mogliśmy zabijać. Tutaj możemy blanki zostawić, wrócimy po nim później. Ten chłop, gdzie on jest? On jest... Tam się chował. Okej, pyki. On tu się schował, tu. I on tutaj tyłem.
tłum do okna, to i tak do okna. To i tak. Musimy się do niego podrzeć. Tutaj ma bardzo fajną snajperkę. Ojej! Gdzie do mnie strzela, debilu? Oj, kurwa, teraz zleci pół policji. Czego trzeba tu wpadać jak najszybciej. Oj, już policjanty, wiem. Yo, man. Ja? Jak co złego, to nie ja. Po prostu. Dobra, już powtarzam to kolejny raz. Tutaj nic mi nie zależy na ocenie. Ja sobie po prostu przejść. Więc to, że tego chłopa zastrzeliliśmy, to już trudno. Mówiliśmy go zobaczyć po cichu, to zobaczyliśmy go po głośnemu. Yo, man. Takie skakanie po budynkach jest zdrowe, wiesz? Patrz na Spidermana, skacze po budynkach i jak nie jest zdrowe. Dobra, musimy się dosyć do ostatniego chłopa, tylko... Do ostatniego chłopa. Chyba nie się cięto do tego względu, że... On jest chroniony. Ostatni chłop już jest chroniony przez ludzi. Żeby się do niego dostać, to potrzebny byłby mi strój czerwonego kruka, którego wyrzuciłem do śmieci. Może się udać to zrobić, może nie. Muszę zrobić strój może do tego kruka. Inaczej tam nie wejdę po prostu. Yo ludzie, jest tu ktoś taki debil jakiś, który? Chcecie któryś tam? Można tutaj się dostać, wejść na górę. Czekaj, który to ten wejść na górę, ten tak przejść tam. Schować się... O, tu powtekam. Pani wiedzi. Chować się, o, w tym miejscu... A, to nie górą, tylko po drabinie. Wejść tutaj. Tam po rynnie, okej, dobra, już się mieszam w tym. I nabić tamtego chłopa ze snajperki. Kiedy będę stał na oknie, ale ponieważ tu nie ma snajperki. Nie wziął snajperki. To jestem w ciemnej dupie, jak to mówię. Wejdź tutaj. O. Wow, wy to prosi nie sądziłem. Dobra karma chyba mnie dzisiaj w tym miejscu chroni. Bo że tak prosto dobędę strój u tego kruka, to nie sądziłem. Teraz tak, którędy się wchodziło do niego? Tędy. Tędy. Yo, man. Tędy, tutaj na górę. Pa. Chodzimy tu, dostarczamy brylanty. Oj, ścięło się. Okej, już przyjdziemy, dostarczamy brylanty. Yo, man, patrz. Ej, odetnij się, tylko mi się tutaj nie wywal. To twoje brylanty. Fajne, co? Teraz tak, jakby tu wywalić. Mam broń, mam... Nie mam broń. Mnie to wykończy, ja muszę go zabić w pewien sposób. Co, nie odpowiadają twoi koledzy, że to okej, to okej, to nie odpowiada. A widzisz jak to jest. Mam jeszcze trzy karty trucizną? Mam. Dobra, dobra karma mnie opuściła. Opuść go. Zostaje mi nic innego jak po prostu. Jestem wyjść. Jak tu złego, to nie ja. Domen. Jak mi się uda tą misję przejść, to jestem koksem. Na pewno cichego zabójcy mieć nie będę. Ale jebać, to ważne, że tą misję przejdę, bo to naprawdę moja nienawidzona misja, jak widzieliście. Po prostu mi nie poszło. W poprzednich misjach też miałem fajle, ale aż takie kiepkie fajle, że po prostu tego nie dało się ukończyć. Tak jak mówiłem, czerwonego kruka albo zgubiłem, albo mnie zastrzelili. O, tutaj nikt mnie nie znajdzie w tym ludzie. Ta fuk! Nie strzelaj! Jestem za młody! Jestem za stary, żeby tak młodo umierać, gdzie ty jest wyjście? Jestem mistrzem, przeszedłem misję.
Wiem, jakbym chciał, to mógłbym ją przechodzić 50 razy i w końcu przejść tak, że Deluxe cichy zabójca, bo wiem jak to trzeba było zrobić. Ale po prostu mi się nie udało. Gangster, to nawet niewiele. Ile tego dostanę? Nie, wiem. Przekłopmy to. I tak, kasy w tej grze jest tyle, że można po prostu po każdym nic nowo to samo dostawać. I w sumie i ten nam zostanie. Spadek śmiertelności podczas... Gdzie to jest? Spadek śmiertelności podczas Mardi Gras. Good joke, man. Okej, dobra. Skończmy te głupoty i zacznijmy się ten... skończmy już tą misję, bo to jest głupota ta misja. Następna misja będzie... O, tu. Wpływy rzeczne. Na wpływie rzecznym w następnej misji będziemy rozwalać kapitana, jeżeli się dobrze pamiętam. George W. Bush i jego mądrości życiowe. Ojejku, ale tam Stewart przegonił Franka Morgana w poprzedniej grze szliłem w łeb. Tylko czemu? 80. Tylko czemu łącznie. A, bo tutaj taki minimalny. Czyli nie widać. Aha, okej, dobra. Kończę tę misję i do zobaczenia w następnym odcinku. Nagrałem Fitman Blood Money. Do zobaczenia, cześć!